Muszę wrócić do Johna. Laro, posłuchaj mnie. Spróbuj się nie ruszać. Jeśli nie wyjdę z tego cało... Nie mów tak. Słuchaj mnie. Nie możesz dalej siebie winić. Wszyscy dokonujemy wyboru. Jego koniec jest bliski. Nie. Nie może zginąć. Możemy mu pomóc. Jak? Musimy zabrać go do strażnicy, do Jacoba. Tylko Jacob może uratować Johna. Musi wrócić do obserwatorium. Jacob, on umiera. Zajmę się nim. Pan się strzeże. Pan twoim cieniem przy twym boku prawym. Za dnia nie porazi cię słońce, nie księżyc wśród nocy. Pan cię uchroni od zła wszelkiego. Pan będzie strzegł twego wyjścia i przejścia. Teraz i po wszystkie czasy. Przyciskaj ranę. Przygotuj go. Jacob, postrzelili cię. Jesteś nim. Prawda? Jesteś nieśmiertelnym prorokiem. Czuję ból. Można mnie zranić. Jestem człowiekiem. Brakuje mi tylko ludzkiego końca. A boskie źródło? Znalazłem je dawno temu. Naprawdę istnieje. I ma wielką moc. Ale nie jest boskie. Więc okłamywałeś ich. Przez wiele pokoleń. Nie jestem z tego dumny. Ale robiłem to, by ich chronić. Raz użyłem źródła do przedłużenia życia moich wojowników. Ale to był straszny błąd. To ci, których widziałam w archiwach. Gdy wrogowie zaatakowali Kitierz, nieśmiertelni zrzucili lód z góry na miasto. Zginęło tysiące ludzi. Popełnili straszną zbrodnię, aby utrzymać władzę. Trójca zrobi to samo, ale na znacznie większą skalę. To nie ty. Człowiek, którego znałam, nigdy nie skrzywdziłby swoich ludzi. Nie rozumiem. To wszystko moja sprawka. A teraz nadchodzi koniec. Ojcze! Ruszają się! Będą próbowali przebić się przez lód. Zatem jesteśmy zgubieni. Nie. Musi być sposób, by ich powstrzymać. Jacob, mapa wskazywała ukryte wejście do miasta. Ścieżka nieśmiertelnych. To zbyt niebezpieczne. Nie mamy już czasu. Teraz nie mogę się poddać. Jeśli zdołamy opóźnić trójcę,
Będziemy mieć szansę. Wezmę nasze wojska i zaatakuję ich na lodzie. Nadszedł czas. Otwórz ścieżkę. Gdy będziesz gotowa, wejście znajduje się pod obserwatorium. Zrobię co w mojej mocy dla twojego przyjaciela. Muszę tylko złapać oddech. To miejsce. Kitierz. Jacob. Nieśmiertelni. Jestem w biegu tak długo, że nie zatrzymałam się nawet, aby pomyśleć, czy wszystko to jest prawdziwe. Część mnie nie może w to uwierzyć. Ale wiem, że Jacob mówił prawdę. Artefakt, który uczynił go tym, kim jest, kryje się tutaj. Znajdę go przed Trójcą. Żałuję tylko, że ojciec nie żyje, abym mogła podzielić się z nim odkryciem.
Niesamowite. Jacob, wchodzę. Czego mogę się tam spodziewać? Moi ludzie nie byli tam, odkąd zamknęliśmy wejście. Wieki temu. Ale powinno być bezpiecznie. Przynajmniej dopóki nie miniesz planetarium. To była część obserwatorium? Zbudowane przez astronomów. Nim nieśmiertelni pogrzebali stare miasto. Musisz użyć go, aby otworzyć wejście do Kitierzu. Niesamowite. Zobaczmy, jak to działa.